Jestem chyba za stary, za stara na naukę pływania. Topiłem się jak byłem mały. Raczej nie mam talentu do pływania. Wiesz, jakaś taka zawsze spięta jestem i idę na dno. Dlaczego więc pomimo obaw ludzie nie idą do profesjonalisty, aby nauczyć się pływać? Mają wątpliwości. I właśnie te wątpliwości i pytania, które dostaję naprawdę często jako instruktor, będę chciał rozwiać w tym materiale. Zapraszam. Ile zajmie mi nauka pływania? Jedni będą mieli naturalną pływalność i całkiem niezłe kopnięcie nogami, wchodząc pierwszy, drugi, piąty raz do wody, a inni zupełnie przeciwnie. Ktoś złapie oddech w kraulu w 30 minut, a innej osobie zajmie to 10 godzin. Twoje tempo nauki zależy od bardzo, ale to bardzo wielu czynników. Najważniejszymi będą z pewnością częstotliwość zajęć, połączenie mózg-mięsień podczas pływania, czyli samoświadomość ciała, no i twój tryb życia. Czy jest jakiś idealny wiek na naukę pływania? Nie ma. Coś takiego nie istnieje. Pomijając oczywiście bycie dzieckiem, gdzie chłoniemy wszystko, nie jesteśmy zasiedziali, mamy multum energii, czasu i chęci, aby bawić się z żywiołem, jakim jest woda. Poważnie, niemal każdy i w każdym wieku może nauczyć się pływać. Możliwe, że nie pojedziesz na kolejne igrzyska w Paryżu czy w Los Angeles, ale pobyt w wodzie nie będzie kojarzył ci się ze stresem i niepewnością, a z rozluźnieniem i dobrym samopoczuciem. Dlaczego cena za zajęcia jest taka duża? Większość dobrych instruktorów się ceni, to prawda. W tej kwestii cena równa się jakość. Wynika to z przeogromnie większej wiedzy niż inni koledzy i koleżanki po fachu z kursem internetowym za 100 zł. Czy można kupić karnet, czy tylko pojedyncze wejścia? Najbezpieczniej jest kupić pojedynczą lekcję, a jeśli się spodoba, to karnet. Każdy ma swoje preferencje, jeśli chodzi o instruktora czy trenera. Od walorów fizycznych po cechy charakteru. Na przykład rzetelny, spokojny i cierpliwy tłumacz lub charyzmatyczny, motywujący i twardy instruktor. Kiedy będą efekty? My z lądu efekty widzimy zazwyczaj już po paru godzinach pływania. Często nagrywamy klientów kamerkami sportowymi czy telefonami, aby sami je zauważyli. Techniczne czy wytrzymałościowe efekty zauważalne są, gdy mniej zmęczycie się na dystansie, który wcześniej wydawał wam się tak ciężki jak zdobycie Mount Everest bez tlenu. Często same podstawy oddechu i pozycji na wodzie, a co najważniejsze zauważanie ich, uwalniają endorfiny podczas tego szczytowego osiągnięcia. Boję się. Czy wejdziesz ze mną do wody? Jasne, jeśli niepewnie czujesz się w wodzie, nie będzie problemu, aby podtrzymać ci głowę, pomóc dopłynąć do ściany, czy trzymać za rękę, jeśli tego potrzebujesz. Twój komfort i poczucie bezpieczeństwa w wodzie to podstawa. Lepiej się uczyć w grupie czy indywidualnie? Grupa ma swoje plusy i minusy. Plusem jest z pewnością motywacja do nauki czy dobra atmosfera. Minusem brak luzu na torze i mniejsza ilość czasu poświęcana każdemu z osobna. Nie ma tu reguły, choć zazwyczaj osoby dorosłe wolą zajęcia indywidualne. Czy nauczę się pływać każdym stylem? Poświęcając wystarczającą ilość czasu i chęci, pewnie nie będzie najmniejszego problemu. Z doświadczenia jednak wiem, że przeszkody zazwyczaj stanowią problemy zdrowotne. Marcel ma 6 lat, a Basia 13. Mogą się razem uczyć? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Tak samo jak z instruktorami. Zbyt duży przeskok umiejętności pływackich, gdzie Marcel pływa powiedzmy na makaronie, a Basia trzema stylami, odstraszy większość instruktorów. Lepiej takie dzieciaki wpakować do grup, bądź wysłać na osobne zajęcia indywidualne. Co muszę przynieść? Okularki, nosek, swoja deska, płetwy, może łapki? Okularki i czepek powinien mieć każdy. Na pierwszych lekcjach nawet najbardziej przerażone osoby najczęściej wkładają głowę do wody. Okularki bardzo w tym pomagają. Swoja deska nie jest wymagana, na basenie zawsze jest ogólnodostępny sprzęt. Są oczywiście osoby, które lubią mieć swoje rzeczy, ale to bardzo mały procent. O nosku już wspominałem i zapewne znacie moje zdanie. Płetwy lub łapki, jeśli będą miały wejść do twojego menu pływackiego, to instruktor zawczasu cię o tym powiadomi. Czego najłatwiej jest się nauczyć w pływaniu? Kolejne pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Książkowo i dla większości będzie to pływanie na plecach. Żabka, kraul, a później delfin. Są jednak wyjątki, które prędzej nauczą się pływać kraulem niż na plecach. Osoby, dla których kopnięcie żabkarskie będzie prościzną, a na przykład połączenie rąk i nóg w kraulu istną tragedią ruchową.